po prostu idź dalej. Laro. Tato? Nie, to niemożliwe. Nie, chwila. Chwila, gdzie ja jestem? A jak daleko prowadzi ta ścieżka? Chodź tu. To się nie dzieje naprawdę. To nie on. Tato, przestań. Boże, nie. Muszę się stąd wydostać. Za tymi mitami kryje się prawda. Chcę tylko stąd odejść. Proszę. Nie. Nie, to niemożliwe. Kim jesteś? Czemu to robisz? Przestań! Przestań do diabła! Nie jesteś za późno. Kiedyś. Zrozumiesz. Kim jesteś? Chodź, przekonasz. Halucynacje. Boże, mam nadzieję, że to były halucynacje. Halucynacje? W dolinie rośnie kwiat, który daje wizję, ale jego działanie jest zbyt słabe. Masz pojęcie, co to za miejsce? Widzę rury i przewody. Chyba radzieckie. To musi być posterunek, który Sowieci założyli, aby badać ruiny. Moja babcia była uczoną. Sprowadzili ją tutaj, aby pomogła w badaniach, ale to był ostatni raz, kiedy dziadek ją widział. Ocalał tylko jeden człowiek, oficer, który wydostał się stamtąd kilka tygodni później. Powiedział, że wiedźma zmuszała ich do różnych rzeczy.
ktoś tutaj był. Całkiem niedawno. Na ruinach wzniesiono jakąś budowlę. Co tam widzisz? To jakaś bimbrownia. Pachnie tak samo jak te kwiaty. A niech to. Już rozumiem. Przerabia pyłek kwiatowy. Wytwarza z niego broń biologiczną. To żadna magia, Nadio. Po prostu ktoś, kto jest bardzo sprytny. Ale jeśli to tylko człowiek, czemu pyłek nie działa na nią? Jeśli ona może oprzeć się jego działaniu, my także możemy. Wiele tygodni upłynęło od czasu, gdy ci dranie wywlekli mnie z gułagu i zostawili w tej dziwnej dolinie, z dala od Iwana i mojej córki. Kazali mi znaleźć jakiś sposób na... Znalazłam coś. Jeden z więźniów zapisał recepturę na substancję, która może neutralizować działanie pyłku. To musi być dzieło mojej babci. Wiedźma zabiła ją, a teraz ona pomoże uratować dziadka, zupełnie jak w jego opowieściach. Nadia... Nie trać wiary, Laro. Wróć do kompleksu radzieckiego, gdzie się poznałyśmy. Pomogę ci znaleźć to, czego potrzebujesz. Dobra, Nadia. Jestem z powrotem w kompleksie. Gdzie powinnam zacząć szukać? Dobrze. Najpierw strąki z nasionami. Kwiaty rosną w okolicznych jaskiniach. Nigdy nie ma ich na tyle, aby się rozchorować, więc możesz...